należy uprościć następujące wyrażenie. Minus 4w do kwadratu, to wszystko do potęgi minus pierwszej, dzielone przez 2w do potęgi czwartej i jeszcze do potęgi minus trzeciej. Obliczmy. W pierwszej kolejności zapiszmy sobie to w nieco innej postaci, mianowicie zamiast tego znaku dzielenia napiszemy kreskę ułamkową. W zasadzie można to rozwiązywać, to zadanie można rozwiązywać zarówno używając tego znaku dzielenia, jak i kreski ułamkowej, ale z pewnych względów wybierzemy tę drugą formę. Zatem w liczniku tego ułamka mamy minus 4 razy w do kwadratu i to wszystko do potęgi minus pierwszej, a w mianowniku 2 razy w do czwartej i to do potęgi minus trzeciej. Skorzystajmy z kilku własności funkcji potęgowych. Pierwsza własność, z której skorzystamy, wygląda następująco. Oznaczymy sobie ją tutaj numerem pierwszym. Mianowicie, jeżeli mamy iloczyn pewnych dwóch liczb a razy b i ten iloczyn jest podniesiony do potęgi k tej, to możemy to zapisać w postaci a do potęgi k tej razy b do potęgi k tej. Czyli tutaj, podnosząc całe to wyrażenie w liczniku do potęgi minus pierwszej, możemy rozpisać, że to jest minus czwórka do potęgi minus pierwszej razy w kwadrat do potęgi minus pierwszej. Zapiszmy. Minus 4 do potęgi minus pierwszej razy w kwadrat podniesione do potęgi minus pierwszej. I dokładnie tak samo, korzystając również z jedynki, rozpiszmy mianownik. Mamy zatem dwójka do potęgi minus trzeciej razy w do czwartej do potęgi minus trzeciej. Zaznaczmy, że skorzystaliśmy z pierwszej własności potęgowania. Druga własność potęgowania, którą teraz zastosujemy, to własność, która mówi, że jeżeli podnosimy wyrażenie a do potęgi ujemnej, to możemy to zapisać w postaci 1 przez a do potęgi k tej. Tak się definiuje potęgi ujemne. Czyli jeżeli tutaj mamy minus 4 do minus pierwszej, to oznacza, że to jest 1 przez minus 4. Zapiszmy zatem. Tutaj mamy 1 dzielone przez minus 4 do potęgi pierwszej, czyli tak naprawdę zostaje minus 1 czwarta. A w mianowniku tutaj to pierwsze wyrażenie to jest 1 przez 2 do potęgi trzeciej. Dobrze, teraz chcę napisać kolejne te wyrażenie, natomiast żeby je zapisać w innej postaci, to skorzystam z trzeciej własności potęgowania. Mianowicie, jeżeli mamy a, który jest podniesione do potęgi k tej i to wszystko jeszcze jest podniesione do pewnej potęgi m tej, to możemy napisać, że jest to a do potęgi k razy m. Stosując tę trzecią własność do wyrażenia w kwadrat jeszcze do podniesione do potęgi minus pierwszej, otrzymuję, że tutaj mam wyrażenie w do potęgi minus drugiej. A w mianowniku w do czwartej jeszcze do potęgi minus trzeciej to w do potęgi 4 razy minus 3, czyli do potęgi minus 12. Teraz tutaj mamy mnożenie. Skorzystamy z kolejnej własności. Po pierwsze, zapiszmy może tylko, że tutaj skorzystaliśmy z własności numer 2 oraz własności numer 3 jednocześnie. Teraz możemy rozbić ten ułamek na dwa ułamki, że jest to ułamek minus 1 czwarta dzielone przez 1 ósmą, gdyż ten ułamek w mianowniku tutaj to jest 1 ósma. No i osobno możemy też pomnożyć to przez ułamek w do minus drugiej dzielone przez w do minus 12. Będziemy mieli zatem tak. Minus 1 czwarta dzielone przez 1 ósmą razy w do minus drugiej dzielone przez w do minus 12. Skorzystamy teraz z kolejnej własności potęgowania. Będzie to już czwarta własność. Jeżeli mamy a do potęgi k tej, które jest dzielone przez wyrażenie a do potęgi m tej, to takie dzielenie można wykonać i zapisać, że jest to a do potęgi k minus m. Korzystając z tej czwartej własności do tego wyrażenia, otrzymujemy, co następuje. Oddzielmy tutaj nasze własności i będziemy kontynuować w tym miejscu.
Może tak, zacznijmy od tego ułamka. Dzielenie minus 1 czwartej przez 1 ósmą to mnożenie tego pierwszego ułamka przez odwrotność 1 ósmej, czyli mamy minus 1 czwarta razy 8 razy. No i teraz stosujemy czwartą własność potęgowania do tego wyrażenia, czyli mamy w do potęgi minus drugiej odjąć minus 12. No i teraz wystarczy rozpisać to jeszcze. Tutaj nam się oczywiście coś poskraca. Ósemka nam się skróci z czwórką. Zostanie 2. Czyli będziemy mieli następujące wyrażenie. Minus 2 razy w do potęgi minus 2 plus 12, czyli do potęgi 10. No i to, co otrzymaliśmy na końcu, to skrócona postać naszego wyjściowego wyrażenia.